Przez kilka dni Nyski Dom Kultury podejmował zagranicznych gości w ramach projektu partnerskiego Grundviga Welcome to European Stories. Do Nysy przyjechały delegacje placówek z Turcji, Hiszpanii i Austrii. To trzecie spotkanie robocze beneficjentów programu skierowanego przede wszystkim do grup senioralnych, programu nastawionego m.in. na wymianę doświadczeń i wielopokoleniowej edukacji kulturalnej. Nyski Dom Kultury jest pomysłodawcą i jednym z partnerów projektu, a sam projekt wpisuje się w próbę aktywnego zaangażowania środowiska 50+ w życie regionu. My takich projektów robimy całkiem sporo, więc takie grupy dla nas to nie nowość, ale dzisiaj jest dzień troszeczkę wyjątkowy, ponieważ mamy jednocześnie 3 imprezy obok siebie. W Domu Kultury jest kolosalna impreza teatralna, w Bastionie Świętej Jadwigi wystawa czeskich artystów, a tutaj na ulicy Moniuszki w Świetlicy gościmy międzynarodową grupę. Projekt Europejskiej Historii zakłada opracowanie rzeczowych i zaczerpniętych z życia historyjek w języku ojczystym i angielskim oraz przedstawienie ich na spotkaniach, na przykład w formie teatralnej. I from Spain, Madrid. Okay, really, I come from to Canary Island, but I live in Madrid. Work in the university for senior city centers, and this is my second time in Poland. I went 3 years ago, but in Varsovia. And I like this project because it's about history, and we have a lot of students. We have 1,700 students, and they are so happy because they have written an history, and we made a big contest. Finally, we chose 3 history because we have 52 history, and we can't choose just one, and we chose 3 finalist history. For this afternoon, the storytelling, I think that will be a good activity, and the visit around the Nysa, I would like to see, and Cracovia as well. Thank you, Nysa! To kolejne przedsięwzięcie NDK w myśl idei nauka trwa przez całe życie, czyli nieformalnego dokształcania osób dorosłych. Zajęcia teatralne, kółka fotograficzne czy kursy internetowe mają zachęcić seniorów do bliższego poznawania świata i dzielenia się swoim bogatym dorobkiem życiowym. Próbujemy tak się bawić w taki teatrzyk seniorów i sprawia nam to wielką przyjemność. A teraz żeśmy poszerzyły nasz skład i mamy międzynarodowych gości. Troszeczkę pokazać naszej pracy, którą robimy i bawimy się. No myślę, że się podobało. Seniorzy są bardzo chętni do takich przedsięwzięć. Bardzo aktywni i nie tylko w takich talentach aktorskich, ale też w kulinarnych. Proszę zobaczyć, co oni przygotowali tutaj. Goście docenili starania Nyskiego Domu Kultury w zakresie aktywizacji osób starszych. Byli pod wrażeniem oferty skierowanej do grupy 50+, a zwłaszcza działalności Domu Dwóch Kultur prowadzonego przez Piotra Przybyłowskiego. Zaskoczyły ich także w miarę równe proporcje, jakie są zachowane w szerokiej i zróżnicowanej ofercie programowej NDK. What was very interesting for me is concerning your activities, that you do many different things for many different target groups. So you do something for younger people, you do something for the seniors, so it's a very big spread. This is very interesting. And I represent the organization BIANET, Netzwerk Bildung im Alter, which means in English, Network for Later Life Learning. So what we do is offering projects and initiatives for and with seniors on European level and also on national level. It's my fourth time in Poland, so I was 2 times in Gdansk and in Warszawa I was once. Well, Grundvig in general is very interesting because you can make an exchange with other countries. You can see how other people in other countries, in other cultures work. And Grundvig is good because it's adult education, so it's also for seniors. And in Grundvig you can really do many, many things which are not very focused, so you are more open. Przez kilka dni pobytu w Śląskim Rzymie uczestnicy projektu mogli poznawać kulturę polską, ale również mieszkańcy Nysy mogli zaczerpnąć informacji o edukacji czy sposobie na życie poza granicami kraju. Dużo się dowiedziałam, właśnie nie wiedziałam, jaka tam jest kultura troszeczkę, jak tam są obyczaje, jak tam emeryci, seniorzy, jak tam spotykają się, jak się dokształcają. Znaczy taki niby uniwersytet, jest bardzo duża liczebność tych seniorów. I także to jest dużo, dużo można z tego spuszczać się.
nasi emeryci są inaczej, raczej w domach więcej siedzą, znaczy może teraz więcej wychodzą, ale tam widzę, że tam jest większe takie zabezpieczenie tych emerytów, tych seniorów. Mi się zdaje, że stąd jak wyjadą, to dużo się, jak to spostrzeżenia, to może nie nauczą, ale może zwrócą na to uwagę, że mogą to przekazać tam, gdzie wyjadą, między swoimi seniorami. Wspólne wycieczki, warsztaty, dyskusje, w czasie których często podejmowano trudną tematykę. To wszystko sprzyjało integracji grupy międzynarodowej i lepszemu poznaniu problemów, przed jakimi staje starzejące się społeczeństwo Europy. First of all, I must say that we're very pleased. After two or three meetings, we have already been in Madrid, discussing the systems of the elderly courses in the universities, the opening of this new project, which is precisely to get the people involved, people of certain age, involved in storytelling, involved in writing their ideas, their memories, and the fact of being here now with all of you. We have our Turkey, people from Turkey, Austria, Poland, and Madrid in this case, and we are exchanging all this information, which is going to help us present the program, finish off the program, start new programs. Przy okazji już trzeciej wizyty projektowej dało dostrzec się zupełnie odmienne systemy wspierania edukacji dorosłych w poszczególnych krajach. Inne są proporcje we wsparciu działalności placówek edukacyjnych i kulturalnych przez samorządy lokalne i różne jest same podejście osób dorosłych do kreatywnego nauczania. Jesteśmy razem już od właściwie trzeci dzień. Zwiedziliśmy wszystkie możliwe zakątki w Nysie, fortyfikacje, jeździliśmy Ciuchciu, byliśmy nad jeziorem, w forcie numer 2, oczywiście w Skarbcu, naszym Nyskiem w katedrze. Goście są zachwyceni gościnnością polską i też taką współpracą, którą nawiązali z naszymi seniorami z Domu Dwóch Kultur przy ulicy Moniuszki. Ja też jestem tak pozytywnie zaskoczona tym, że bez znajomości języka, no bo nasi seniorzy nie znają języka angielskiego, udało się im tak fantastycznie współpracować, porozumiewać się, mieć już jakieś swoje kontakty, oni się już zaprzyjaźnili i mam nadzieję, że to będzie dalej jakoś kwitło, rozwijało się. Kolejne spotkanie robocze projektu finansowanego ze środków programu Lifelong Learning odbędzie się w czerwcu bieżącego roku w Turcji.